best of Tokyo Hotel. Unforgettable live acts. W 2006 roku wystartowała druga część Passage Dry Life po Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Tokyo Hotel był wtedy tak popularny, że nawet nasze polskie media zainteresowały się tym koncertem. I telewizja 4Fun TV nawet emitowała jego fragmenty na żywo. Przez cały dzień były czaty z fanami. Można było się wypowiadać, bardzo często powstali piosenki. Oczywiście tak samo ci dziennikarze, którzy pracowali w tej telewizji, pisali, co właśnie się dzieje. Mimo że Tokyo Hotel nie odwiedzili wtedy Polski, to i tak właśnie faktycznie polskie media były bardzo zainteresowane. I nawet Viva pojechała specjalnie na koncert do Hamburga, gdzie po całym występie przeprowadzili wywiad z zespołem. Co prawda były tam też inne media, więc nie było to specjalnie dla polskiej Vivy. Ale byliśmy częścią tego koncertu. I sam koncert w Oberhausen, który jest chyba najbardziej zapamiętany z tej trasy, obejrzało 12 tysięcy ludzi. Już w przeddzień koncertu pojawiło się na miejscu przy hali. Halo. Pojawiło się z ponad 110 policjantów, 50 sanitariuszy i pracownicy urzędu dla spraw nieletnich. Czemu oni tam byli? Nie wiem. Mówiąc o taktycznej widowni, nie można zapomnieć o tytule, który uzyskali chłopcy, czyli nagroda Sold Out Award za właśnie wyprzedaną halę w Oberhausen. 2007 rok. EMA w Monachium, czyli w Niemczech, w rodzinnym kraju Tokyo Hotel. Oczywiście nie mogło ich zapomnieć na pewno każdy pamięta ten występ i chłopcy też często go wspominają. Było to wspaniałe widowisko, bo chłopcy zagrali piosenkę Monsoon, podczas której spadł na nich prawdziwy Monsoon. Dokładnie. Dokładnie też. Ja pamiętam, że jak chłopcy właśnie poszli na scenę, na początku prawie cała sala burczała na nich, dlatego że oni jednak nie byli zmówieni. Widowni przez to było większości Niemcy, więc byli troszeczkę zdziwieni, że na takich hotelach, takich gali. Podobało im się to, dlatego uczeli, ale kiedy zaczęli grać i kiedy spadł deszcz, cała sala już wybuchała i później wszyscy oszaleli, chłopcy dostali owoce na stojąco. Właśnie po tym koncercie dostali wiele pozytywnych komentarzy, recenzji, między innymi od gwiazd, które były na gali, między innymi Red Heavy Levin, bardzo się powiedziała. Nawet polski komentator tej gali, który też tłumaczył, był pod wrażeniem ich występu, więc naprawdę akurat ten występ można zaliczyć do uwagi. 2005 rok. Polonia. Pierwszy koncert Hotel w telewizji oraz jeden z koncertów pierwszej części trasy Shalai Rai. Zespół, jako że dopiero wtedy zaczynał swoją karierę, nie miał odpowiednio ustalonego scenariusza i grali dość spontanicznie. Czyli mimo ustalonej tarnisty potrafili wziąć w trakcie koncertu Falka na scenę. Pamiętam, że akurat na tym koncercie Falka wyglądała dokładnie tak samo jak film. Poza tym ten koncert był bardzo spontaniczny, dlatego że panowie Jis występowali wtedy bez koszulek, a film podczas piosenki Fajsze albo Freunde bleiben pokazał film. I to w ogóle był tylko pierwszy koncert, który widziałem w tym hotelu. Jeszcze wtedy byłem wielkim fanem, przez co odchodziłem później do takiego hotelu, ale obejrzałem ten koncert i absolutnie fell in love. I od tego momentu mamy klubę w zespole. Mamy zamknięte wszystkie Miki, Matisi. W zespole nie pracuję w zespole. W 2011 roku zagrali charytatywny koncert w ramach VMA Japan. Wiosną tego roku poszła się taka strofa, bo wszyscy jedziemy w Japonii i cała gala, która miała się odbyć w Tokio, została przekształcona na charytatywną akcję. Do akcji przyłączyli się też chłopcy. Już tuż po tych wydarzeniach zorganizowali taką swoją wewnętrzną zbiórkę charytatywną i pani mogli wpłacać tam drobne sumy i w zamian za to otrzymali przepisy. Mimo że ze strony
widać było, że się męczy. Bo on zdecydował za bardzo szybko. A drugim jego strojem był długi, skórzany, czarny płaszcz. Plastik. Tak. I z tego względu został porównany nawet do Lady Gaga, która oczywiście, jak wiadomo, zawsze ubiera się kontrowersyjnie. Ekstrawagancko. Lady Gaga też była na tej gali. 2007 rok to dla polskich fanów mega szczęście, ponieważ to odwiedziło końcu roku po raz pierwszy nasz kraj. Tak, to tylko odwiedzić. Zagrali koncert w Warszawie. Tak, warto wspomnieć, że był to koncert grany kilka dni po urodzinach New Yorka. Fajnie przygotowali potężną fanakcję. Przez całą halę rozciągał się potężny transparent z napisem Happy Birthday Kior. Miał on chyba ponad 30 metrów z tego powodu. Właśnie od brzegu do brzegu. Tak, a skupiając się na konkretnym utworze, zwróćmy uwagę na Szprymy, które zostało określone najlepszą piosenką z trasy 2007. Nawet był taki ranking na niemieckim Bibie, gdzie ta piosenka usłyszała się na pierwszym miejscu, do której powstał specjalny wideoklip właśnie z materiałem Polski. Dokładnie. Poza tym można wspomnieć o tym, że to był prezent właśnie taki Georga przygotowany. Sam Georg nazwał jako najlepsze urodziny w jego życiu. Kolejne EMA skończyło się w ogniu, czyli 2009 rok i występ w Berlinie. Prasa bardzo się rozpisywała na ten temat. Były porównania do poprzedniego ich występu, właśnie takie różne opinie na temat tego, że chłopcy wykorzystują najróżniejsze przebioły w swoich występach na EMA i oczywiście było oczekiwanie na to, co przyniesie kolejny występ. Za dwa najlepsze występy tego dnia na tej gali uznane zostały występy Beyoncé oraz właśnie takie hoty. Poza tym podczas występu na piosence Rodrigo Noor zapłonął fortepian i ten pomysł został potem zapożyczony przez Lady Gaga. Tak samo jeszcze się z nami podzieli, tak informacją na swoim blogu. Scena była cała pod, naprawdę tak, znaczy promieni szalały, rozszalały. Pani stojący w pierwszych rzędach komentowali potem, że czuli ogień na swojej skórze i bali się o swoje włosy. Ogień poczuł też Georg, bo to opowiadał w jednym z odcinków jego narzędzi. Podobnie jak w 2007 roku, ludzie, którzy nie lubili Top Hotel, widząc płynącą scenę dosłownie... Oni mieli, zwariowali, byli zachwyceni tym występem, ponieważ był naprawdę również symboliczny. To był okres, kiedy świętowano upadek muru berlińskiego, a wystąpił to właśnie jako nawiązanie do upadku muru. W 2007 roku chłopcy zagrali wyjątkowy koncert u stóp wieży Eiffla. Zostali zaproszeni przez samego prezydenta, nowo wybranego prezydenta Francji, Nicolas Sarkozy'ego. Więc myślę, że był to dla nich ogromny sukces i ogromny zaszczyt. Warto wspomnieć, że na ten koncert przyszło około 500 000 osób, a jeszcze więcej obejrzało go w telewizji. Co dość śmieszne, a w zasadzie nawet nieco dziwne, tego samego dnia właśnie podjeżdżał Eiffla grał pop singlem, na którego przyszło tylko 40 000 osób. Chłopcy też wspominają bardzo z kulis tego koncertu. Z tego tłumu, który właściwie się nie kończył, jak oni mówią, że patrzyli na tę widownię i właściwie mieli wrażenie, że ten tłum się w ogóle nie kończy, tak, że on jest nieskończony, tylko było ludzi. Może. Właśnie dlatego jest to jeden z najlepszych dni. W 2008 roku chłopcy wstępowali swoją pierwszą trasą w Stanach Zjednoczonych. Trasą dość kameralną, no tak spokojną, chociaż odwiedzi bardzo wiele miast, zarówno na wschodnim, jak i zachodnim wybrzeżu. W grupie Roxy ich koncert obejrzał sam Jay-Z i Nicole Scherzinger, poza koncertami chłopcy grali też w radiach, odwiedzili bardzo wiele różnych stacji radiowych, między innymi Kiss FM, którego producentem, przedstawicielem jest Jojo Roy, a wiadomo, że niedawno ponownie odebrał się do takiego w ramach nagrajonowego w 2010 roku chłopcy wystartowali z ostatnią do tej pory trasą Humanite City Tour. Trasa obejmowała nie tylko kraje Europy, ale także Ameryki Południowej oraz Azji. Dla fanów jedną z ważniejszych piosenek z tej trasy koncertowej jest piosenka Imię Szereła Jak Szajn. Podczas
pierwszy koncert z nowym materiałem, bo zagrali w Grecji, w Atenach, w ramach MTV Day i został on zarejestrowany na potrzeby World Stage dla MTV. Tego dnia, przed koncertem, w Tokio Hotel mieliśmy swoją konferencję prasową w Grecji i mimo, że minął miesiąc od premiery płyty, już zgarnęli pierwszą głową. Ten koncert był takim przygotowaniem do nowej trasy koncertowej w 2006 roku z nowym krążkiem, ponieważ nie miał już sobie pierwszy dodatek zaprojektowany przez bliźniaków Square. I scena była zbudowana tak, że fani nie byli nie tylko stali przed sceną, ale mogli oglądać cały koncert z góry, z tym specjalnym, jak powiedziałam, w balkonie. Oraz również w przestrzeni, które były za sceną, jak gdyby. 15 grudnia 2007 roku chłopcy zagrali swój pierwszy showcase w Tokio. Było to dla nich spełnienie marzeń, bo przecież sami powtarzali, że marzyli o tym, było to naprawdę największe pragnienie zagrać w Tokio dla wielkiej publiczności. Dlatego, że wydawało się dla nich takie nierealne, że oni młodzi mogą zagrać w takim odległym miejscu jak Tokio. Ale się udało i zaczynało tam po niemiecku. Ciekawe, pani na Japonii znają piosenkę po niemiecku właśnie i śpiewali cała sala maszynkowa razem z Bilem. To już wszystko, co dla was przygotowaliśmy. 11 niezapomnianych koncertów Tokio Hotel obejrzeliście z Justin T, z Via Hotel News. I z Katarzyną z Tokio Hotel News. Oraz z Kubą z oficjalnego polskiego parku do Tokio Hotel. Dziękujemy za uwagę.